Walentyna Kozioł, 67 l. Była uczestniczką, która przychodząc do programu Sanatorium Miłości, nie, oczekiwała zbyt wiele. Kuracjuszka okazała się jednak jedną z barwniejszych postaci hitu TVP, która zyskała sympatię kilku seniorów. Teraz wydało się, kto ma szansę zdobyć jej serce. Bohaterka pierwszej edycji Sanatorium Miłości Walentyna Kozioł jest wreszcie szczęśliwa. Gdy jakiś w rewia opisywała jej historię, wszystko wskazywało na to, że źródłem jej życiowego spełnienia będzie Lesław Sierakowski z zielonej góry 71L. Wyznał jej przecież uczucie. Reklama dla niego zapomniała o Ryszardzie Kruszelnickim, 73L z którym była już po pierwszej randce. Ale gdy została królową turnusu, na wycieczkę do Trójmiasta zabrała jednak Lesława. Leszek, wydaje się mężczyzną, z którym mogłabym się związać. Na zewnątrz jest ideałem, ale muszę jeszcze lepiej poznać jego wnętrze, mówiła po powrocie. Jednak następne miesiące przyniosły nieoczekiwaną zmianę. Spotkania w pytaniu na śniadanie z Ryszardem zrobiły swoje. Walentyna mimowolnie zaczęła odsuwać się od Lesława, a w lipcu zeszłego roku, czyli pół roku po zakończeniu programu, kontakt ostatecznie się urwał. Walentyna przestała także pojawiać się w telewizji. Jednak wypatrzyliśmy ją nie tak dawno w Tychach na Górnym Śląsku. Była wśród gości balu w Eleganckiej restauracji. Po parkiecie prowadził ją. Ryszard, ona, w szarfie z napisem Królowa Turnusu. Jakby chciała naprawić błąd z programu. Roześmiana, jak dziewczyna na pierwszym swoim balu. I on, wpatrzony w nią, jak w obraz, czule tulący, prowadzący w tańcu bezbłędnie i pewnie. Rawia postanowiła rozwiać wątpliwości i zapytać, parę, czy był to jedyny taki bal, w którym wzięli udział, czy może łączy ich coś więcej. Czytaj więcej na następnej stronie.